przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem, obiecuje dziś Jezus swoim uczniom. Sprawując Eucharystię, otwórzmy nasze serca na tę wielką prawdę i tajemnicę Kościoła, odnawianego nieustannie przez Ducha Świętego. Msza Święta jest sprawowana w następujących intencjach. O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny z okazji urodzin, o Boże błogosławieństwo dla Adama z okazji Chrztu Świętego oraz w intencji świętej pamięci zmarłych Marii i Jana Sołtys oraz zmarłych z rodziny Sołtysów, Heleny, Wiktorii, Andrzeja Cawanów, Jana i Stefanii Klosów. Mszy świętej przewodniczy ksiądz Antoni, któremu asystuje diakon Robert. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych i powstanie. Pieśń numer 201. Witam was bardzo serdecznie w szóstą niedzielę okresu wielkanocnego. Tematem przewijającym się dzisiaj jest pokój. Prośmy zatem w tej mszy świętej o pokój na świecie, szczególnie w Ukrainie, o pokój w naszych rodzinach, o pokój Boży w naszych sercach. Na wstępie przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Panie, Ty objawiasz nam Ojca. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty udzielasz nam swego Ducha. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, Ty jesteś zmartwychwstaniem. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Thank you.
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi Zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niebawu sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienia braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Sylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swoje życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymywajcie się od ofiar składanych bożką, od krwi i od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeśli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Oto Słowo Boże. Wszystkie krańce ziemi.
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosło i ukazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga. Źródło jego światła, podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki, a wysoki, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy. I od południa 3 bramy i od północy 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca, ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest Baranek. Oto Słowo Boże. I przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, a wy abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto Słowo Pańskie. Jednego razu byłem świadkiem rozmowy
dwóch sąsiadów. Jeden mówi do drugiego: słuchaj, co robicie, że twoja relacja z żoną jest taka pełna pokoju i nigdy nie słyszałem, abyście się kłócili? Sąsiad odpowiedział: widzisz, ponieważ na samym początku naszego małżeństwa zrobiliśmy umowę, że żona podejmuje wszystkie małe decyzje, a ja te duże. Na przykład ona decyduje o kupnie domu, samochodu, do jakiej szkoły pójdą nasze dzieci, czy też gdzie pojedziemy na wakacje. Sąsiad zaczął się śmiać i mówi: no dobrze, a jakie ty podejmujesz decyzje? No mówiłem ci, sąsiedzie, że te ważne, duże, jak na przykład pokój w Palestynie, kryzys w Syrii, zanieczyszczenie powietrza, dziura ozonowa, o, takie podobne. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi do swoich apostołów: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. I dodaję: nie tak jak daje świat, ja wam daję. Święty papież Jan Paweł II podczas jednej z audiencji wypowiedział następujące słowa: nigdy więcej wojny. To pokój. Pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości. A obecny papież Franciszek mówił do biskupów: pokój można zbudować, jeśli zaczniemy żyć w pokoju ze sobą i z tymi, którzy są wokół nas. W obecnych czasach wojen, szczególnie na Ukrainie, trzeba bardziej oswoić się ze słowem pokój i uświadomić sobie, co ono wnosi w nasze życie rodzinne i zawodowe. W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy trzy odpowiedzi na pytanie dotyczące owoców pokoju. Odpowiedź pierwsza. Jezus mówi do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Prawdziwy pokój likwiduje lęk. Budować pokój, szczególnie ten wewnętrzny, oznacza odczuwać spokój. Odpowiedź druga. Pokój nie tylko niesie wewnętrzny spokój, nie tylko likwiduje lęk. Chrystus mówi dzisiaj do nas: gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca. Prawdziwy pokój niesie, pomnaża radość. Prawdziwy pokój to nie tylko zawieszenie broni, to przede wszystkim praca nad pogłębieniem zrozumienia drugiego człowieka, zrozumienia pomiędzy mężem i żoną, między spotykającymi się dwiema osobami. Budowanie pokoju polega przede wszystkim na prowadzeniu dialogu.
I odpowiedź trzecia. Istnieje jeszcze jeden owoc pokoju zawarty w przesłaniu Chrystusa. Mianowicie Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: nie tak jak daje świat, ja wam daję. Prawdziwy pokój, czyli pokój Chrystusowi, Chrystusowy, daje moc. Człowiek ogarnięty takim pokojem obdarza nim innych, budząc w nich pewność, że można żyć w dialogu i szczęściu. Każdy, kto posiada tylko argumenty pięści, nigdy nie będzie człowiekiem pokoju. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, człowiek pokoju jest nastawiony na twórczy dialog i kompromis. Amen. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Ewangelii mówi: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Nastawieni na budowanie pokoju wokół nas, w naszych rodzinach, w spotkaniu z innymi, zanieśmy teraz nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby odnawiał się nieustannie w duchu i prawdzie. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę, aby miłosiernie egzekwowali prawo. Ciebie prosimy. Módlmy się za siostry i braci doświadczonych przez wojnę na Ukrainie i przez inne wojny na świecie, aby rychło nastał tam upragniony pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy doświadczają podziałów i niezgody, szczególnie w rodzinach, aby doznali odnowienia w Duchu Świętym. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci zmarłych, Marię i Jana oraz zmarłych z rodziny sołtysów, Elenę, Wiktorię, Andrzeja, Caba, Jana i Stefanię Klos. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach sprawowanych przy świętej oraz o Boże błogosławieństwo dla Magdaleny z okazji uroczy, o Boże błogosławieństwo dla Adama z okazji Chrztu Świętego, a także w intencjach niewypowiedzianych i tych przedstawionych Panu Bogu w cichości naszych serc. Ciebie prosimy.
Boże Ojcze, nasz papież Franciszek powiedział, iż pokój można zbudować, jeśli zaczniemy żyć w pokoju ze sobą i z tymi, którzy są wokół nas. Obdarz nas swoją łaską, abyśmy umieli to czynić. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Pieśń numer 387. Przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępuje. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Zacharem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Dlatego pełni nadziei ośmielamy się teraz mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania
Pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pieśń numer 163.
zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy na czas ogłoszeń. Jutro, czyli w niedzielę 22 maja po mszy świętej o godzinie 9 rano będziemy świętować z naszym proboszczem księdzem Piotrem dziesięciolecie jego święceń kapłańskich. W sobotę 4 czerwca, czyli w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, po mszy świętej o godzinie 7 wieczorem wspólnota karmelitańska organizuje czuwanie. Z tego powodu nabożeństwo pierwszej soboty w języku polskim wieczorem nie odbędzie się. Nabożeństwo komunijne pierwszego piątku po polsku odbędzie się 3 czerwca o 7 wieczorem. Serdecznie zapraszamy. W miesiącu czerwcu do spowiedzi w języku polskim zapraszamy w soboty, nie tak jak zwykle, o godzinie 6, lecz po mszy o 7 wieczorem. Zapraszamy wolontariuszy do organizacji procesji Bożego Ciała w dniu 19 czerwca. Procesja odbędzie się, jeżeli zgłosi się co najmniej 3 osoby do zorganizowania jednego ołtarza, czyli w sumie liczę na 12 osób chętnych do tego, żeby pomóc mi zorganizować tę celebrację. Czekam na po każdej mszy świętej w tym i w przyszłym tygodniu w zakrystii na chętnych i proszę o pozostawienie kontaktu do siebie. Stawka loterii Queen of Hearts wzrosła już do prawie 30 tysięcy. Prosimy serdecznie dalej brać udział w tej zabawie. Myślę, że ksiądz Antoni doda tutaj więcej. Ja zapraszam serdecznie do kupowania biletów w przedsionku. Obecnie trwają zapisy na wakacyjny obóz biblijny dla dzieci w wieku od przedszkola do 5 klasy w terminie od 13 do 17 czerwca. Będzie on tutaj na terenie naszego kampusu od 9 do 12 w południe. Koszt jest $40 od jednego dziecka. Do tej akcji potrzebujemy też wolontariuszy, osoby dorosłe i młodzież. Młodzież ma możliwość wypracowania sobie w ten sposób service hours. Trwają też zapisy również online na religię na rok szkolny 2022-2023 w naszej parafii. Tak jak do tej pory, zajęcia będą odbywały się w środę i niedzielę. Więcej informacji proszę szukać na stronach internetowych naszej parafii szkoły, a także w biuletynie Bóg zapłać. Moi drodzy, kilka krótkich dopowiedzeń. 10. rocznica święceń kapłańskich księdza Piotra, waszego proboszcza. Ja obchodziłem 21 lat temu. Pamiętajcie o nim. Dajcie, prześlijcie mu kartkę, ale przede wszystkim pamiętajcie w modlitwie. Dla nas księży jest to bardzo ważne jako waszych przewodników duchowych. Jest to też inspiracją dla nas, abyśmy jeszcze więcej, jeszcze bardziej oddawali się dla was. Dlatego pamiętajcie o waszym proboszczu, przede wszystkim w modlitwie, ale również wyślijcie, dajcie mu kartkę, aby w ten sposób radował się, że wy również radujecie się jego rocznicą, a jest to 10. rocznica święceń. Jeśli chodzi o Boże Ciało, są parafie, tak jak na przykład moja, gdzie nie ma procesji Bożego Ciała.
kultywujcie i radujcie się z tego, że macie procesję, ale żeby ta procesja była piękna, powinna mieć 4 ołtarze. Dlatego zgłoście się do księdza diakona Roberta, pomóżcie w budowaniu tych ołtarzy. Jest to naprawdę piękna tradycja, którą powinniśmy kultywować. I na koniec oczywiście Queen of Hearts, loteria. Stawka już jest wyższa. Szkoda, że nikt nie wygrał, ale z drugiej strony dobrze, że nikt nie wygrał, bo czeka więcej pieniędzy dla zwycięzcy. Zapraszam, kupujcie losy. Ja dzisiaj po mszy kupuję 2, jutro również 2, mając nadzieję, że los przyniesie szczęście. Tak więc po mszy prawie wszystkich was widzę w kolejce ustawionych do kupna losu. Jeżeli nie wiecie, są tacy, którzy nie wiedzą, na czym to polega, proszę podejść do mnie, wszystko wytłumaczę. Moi drodzy, powstańmy. Użyję takiego sformułowania elektryków. Bądźmy nośnikami pokoju. Co to znaczy? Tak naprawdę to nie organizacje budują pokój, nie państwa, ale pokój zaczyna się od nas samych. Czy my mamy pokój Boży? Czy ten pokój realizujemy w rodzinach? Czy w ogóle w każdej relacji z drugim człowiekiem? Pielęgnujmy to, budujmy ten pokój, bądźmy nośnikami pokoju. I pamiętajmy to, co śpiewaliśmy w pieśni na ofiarowanie. Nie jesteśmy sami, jest z nami Bóg, a bez Niego nic uczynić nie możemy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. 301.